Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja się nazywam Paul Birecki i na co dzień zajmuję się m.in. wdrożeniami i optymalizacją procesów SNOP, czyli Sales and Operations Planning. I w tym właśnie kontekście będzie dzisiejszy odcinek, bo chciałbym powiedzieć o tym, co dla mnie jest zawsze takim największym problemem przy wdrożeniach procesu SNOP. A tym problemem najczęściej jest przekonanie ludzi do tego, że to faktycznie będzie działać i będzie dawać ogromną wartość dla organizacji. Bo ile sponsor projektu, który jakby zgłasza się z tym, że taki projekt jest potrzebny i taki proces jest potrzebny, to doskonale rozumie o co chodzi. Część osób, która pracowała na przykład firma, których to SNOP działało, też doskonale rozumieją o co chodzi. Nie? Zespoły związane z łańcuchem dostaw, które na różnego rodzaju szkoleniach otarły się o SNOP i wiedzą, gdzie w trawie piszczy, też mniej więcej, ale jest cała rzesza ludzi, dla których ten termin SNOP, Sales and Operations Planning, jest to coś, o czym słyszą po raz pierwszy w życiu. I taki pierwszy odbiór bardzo często jest taki, że co mamy Prognozować na 18 miesięcy do przodu, to jakaś bzdura w ogóle, co mamy tam zgadywać, kto się w ogóle pod tym podpisze i po co to w ogóle robić. Albo z drugiej strony, że nie wiem, będziemy mieli, o Boże, kolejne spotkania i prezentacje do robienia, tak bez sensu w ogóle. No, nie rozumiem w ogóle, jak to ma działać i co to ma nam dać. Trzeci rodzaj głosów jest taki, no dobra, no ale co konkretnie, jakie konkretnie wyniki dzięki temu procesowi poprawimy, dzięki temu wdrożeniu, bo przecież ono jest bardzo drogie. I będzie trwało bardzo długo. Jaki konkretny wynik, i o ile zostanie poprawiony, jeszcze inny głos mówi o tym, że ja nie wiem o co tutaj chodzi. I to się powtarza dosłownie w każdym projekcie. Moja recepta na to, żeby jakby z tej strefy dyskomfortu lub mylnego patrzenia na proces SNOP wyjść, jest po prostu jak najszybciej go zacząć. I pokazać ludziom na żywym organizmie, jak to działa, jaką wartość daje organizacji, i im osobiście. No, ale nie da się z tym procesem wystartować od razu, więc jest jakiś okres taki przejściowy od startu projektu do pierwszego cyklu SNOP, w którym faktycznie ta niepewność, pewien rodzaj konsternacji po prostu występuje i trzeba tym jakoś skutecznie zarządzić. To, o co staram się dbać na początku, to oczywiście zaczynamy od pewnego rodzaju szkolenia, w którym faktycznie wyjaśniam, o co z tym SNOP chodzi, żeby wszyscy znali kontekst, w jakim się będziemy poruszać. A przez kolejne kilka dni, czy nawet tygodnie odbywają się tak zwane wywiady, które mają na celu z jednej strony dać mi lepsze pojęcie o tym, jak działa organizacja, jak działa ten model biznesowy, czym kto się zajmuje, z jakimi um, trudnościami poszczególne działy się mierzą, za co odpowiadają, co w ogóle firma już ma i jakie procesy, które możemy w procesie SNOP wykorzystać, ale też z drugiej strony jest to ten czas na faktycznie zaopiekowanie się każdą funkcją, każdym działem, który będzie brać udział w procesie SNOP, indywidualnie. Indywidualnie porozmawiać o tym, na czym to SNOP polega, jak, na czym będzie polegało, jaka będzie rola poszczególnych funkcji, czy mo, jaka może być rola poszczególnych funkcji w SNOP, jakie ewentualnie problemy indywidualne dla tego danego działu SNOP może rozwiązać, no i też wyjaśnić jeszcze raz, jak cały. Projekt i proces wdrożenia będzie wyglądał. I to umownie powiedzmy od momentu wystartowania projektu, to jest miesiąc pierwszy, na właśnie te takie analizy, diagnozy, podsumowanie później ze wszystkimi. OK, jakie mam wnioski, jakie kierunki tutaj rekomenduję, że powinny zostać nadane, i jak to powinno być mniej więcej zorganizowane. A następnie przechodzimy do tak zwanych warsztatów koncepcyjnych. I takie warsztaty to jest mniej więcej cały dzień, w trakcie którego projektujemy sobie, jak ten proces SNOP może wyglądać, tak żeby miał sens dla tej konkretnej jednej specyficznej organizacji, do której musimy ten proces dopasować, żeby on po prostu działał, dawał wartość, a z drugiej strony nie stał się takim administracyjnym chochlikiem i po prostu paraliżował działania w wielu miejscach. W trakcie warsztatu nie tylko projektujemy sobie OK, jakie tam spotkania mają być, jakie prezentacje, kto co robi, ale też y, rozmawiamy o podziale odpowiedzialności, o agendach tych spotkań, co ma być wynikiem tych wszystkich spotkań, żeby było wiadomo, że one mają sens i do czegoś prowadzą, a nie są tylko i wyłącznie pogadanką. Y, tworzymy prototyp prezentacji na SNOP review, czyli co my powinniśmy pokazać na samym końcu, żeby przed. Najwyższym kierownictwem, i samymi sobą też udowodnić sobie, że ten plan, który przygotowaliśmy, jest wiarygodny, wykonalny i akceptowalny. Rozplanowujemy też to wszystko w kalendarzu, dzielimy odpowiedzialności, o czym już chyba wspominałem i tworzymy plan działań, jak my to wszystko chcemy wdrożyć. Jakie elementy już mamy, jakie potrzebujemy stworzyć, jakie potrzebujemy doprecyzować, zmodyfikować, żeby to. Wszystko mogło działać w tej wizji stanu docelowego tego procesu, ale też definiujemy sobie, jaki mamy plan na pierwszy cykl. Bo moją ideą wdrożenia Sanopin nie jest to, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik i wdrażać po prostu jak już będzie gotowe, bo to zajęłoby nam kolejne pół roku i kolejne pół roku. Trzymania ludzi po prostu w tej konsternacji, niepewności, co nie jest dobre ani dla projektu, ani dla firmy, ani przede wszystkim dla ludzi. Dlatego mój model wdrożenia polega na tym, że tworzymy właśnie prototyp i z tym prototypem zaczynamy go uzupełniać o rzeczywiste rzeczy, i z tym co mamy gotowe, idziemy na pierwszy cykl SNOP. Nawet jeżeli tam jest bardzo, bardzo duży poziom ogólności, nawet jeżeli Większość slajdów, które zaplanowaliśmy sobie, że będą na prezentacji, jest po prostu pusta. A te, które są, to są, no, umówmy się, nie do końca najpiękniejsze. To i tak startujemy po to, żeby faktycznie zespół wszedł w rytm, zaczął patrzeć i rozumieć to, że faktycznie to jest ten czas zarezerwowany. Nie na patrzenie na bieżączkę, bieżący tydzień, bieżący miesiąc, tylko na patrzenie w przyszłość. I faktycznie tam sobie też dodefiniowywał, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe dane. Bo nawet jeżeli sobie coś wymyśliliśmy, wymyśliliśmy na warsztatach, no to w praniu może wyjść, że jednak tego nie będziemy do końca potrzebować. Jeżeli my się nie skupiamy od razu na tym, żeby wszystko dopieścić i. Dopiąć na ostatni guzik, no to nie poświęcamy na to aż tyle czasu. I też jeżeli w trakcie tych pierwszych przeglądów wychodzi nam, że coś jednak nam się nie sprawdza, ale powinniśmy to robić w zupełnie inny sposób, dużo łatwiej jest nam to po prostu zmienić. I cały czas też uświadamiam cały zespół, że te pierwsze kilka miesięcy, z którymi w trakcie których ja w dalszym ciągu jakby asystuję zespołowi w przygotowaniach i przy rozwoju. I realizacji tych procesów, tych cykli SNOP, że ten, te pierwsze kilka miesięcy to jest po prostu projekt, w trakcie których my dopiero budujemy. Więc mamy tutaj pełne przyzwolenie na to, żeby mieć pewne niedociągnięcia, niedoskonałości, bo faktycznie o to chodzi, żeby próbować iść i pokazać zespołowi, jak to działa. I z doświadczenia po tych dwóch, trzech cyklach. Zaczynamy już wszyscy łapać i wszyscy wiedzą, okay, o co chodzi i coraz więcej osób zaczyna, znaczy przestaje sobie wyobrażać w ogóle jak firma może działać bez procesu SNP. Ale te pierwsze kilka tygodni, czy tak naprawdę pierwsze trzy miesiące, czyli ten miesiąc, w którym Zaczęliśmy i zrobiliśmy sobie wywiady, później w kolejnym miesiącu mamy warsztaty i przygotowujemy się do tego pierwszego cyklu. Trzeci miesiąc, w którym mamy ten pierwszy cykl, więc on trwa przez kilka też tygodni, więc to jest ten nasz trzeci miesiąc. To są te najcięższe, dopóki ludzie faktycznie nie są w stanie sobie w dużej części, jakby, wyobrazić i zrozumieć, jak po co ten proces w ogóle jest. I nie chodzi o to, że. Nie wiem, ci ludzie po prostu nie wiem, słabiej kumają czy są mniej inteligentni. Po prostu, jeżeli ktoś nie miał styczności z jakimś procesem, z jakimś modelem działania, no to ciężko też wymagać, że po prostu od razu tak o załapie, o co chodzi i tak o od razu kupi, że to jest tak fantastyczne rozwiązanie i ja tego chcę i ja się nie mogę doczekać. Także jeżeli wdrażacie procesy SNOP, jesteście na początku, nie wystartowaliście jeszcze z cyklem i macie takie sytuacje, to jest to jak najbardziej naturalne. I z drugiej strony, jeżeli wy uczestniczycie w projekcie wdrożenia SNOP, nie wiem, włączyliście sobie ten filmik, żeby, nie wiem, czegoś się douczyć, bo dalej jakby nie do końca wiecie, po co w ogóle firma to robi, to się nie martwcie. To też, to jest jak najbardziej naturalne, że po prostu wiele osób Potrzebuje czasu i potrzebuje faktycznie oswoić się z tym procesem, bo jest to po prostu dla was nowe i dla niektórych to jest naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana. Czyli tak podsumowując, żeby zarządzić tym problemem, trudnością, wyzwaniem, że ludzie po prostu jakby no nie rozumieją do końca, jak ten proces ma przebiegać, po co ten proces w ogóle jest, ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej zacząć, żeby jak najbardziej indywidualnie się zaopiekować poszczególnymi osobami, poszczególnymi członkami zespołu, żeby jak najbardziej angażować ich faktycznie w te prace warsztatowe, żeby faktycznie sami modelowali też ten proces. Doprowadzić jak najszybciej do tego pierwszego cyklu, żeby zacząć to robić, co jest po prostu ultra ważne, ale też w międzyczasie powtarzam to, co mówię teraz. Jeżeli faktycznie występują osoby i jest jakiś poziom konsternacji, jest jakiś, nie wiem, poziom niezrozumienia, po co my to wszystko robimy, to jest jak najbardziej naturalne i nie ma się co tym aż tak strasznie przejmować. Dlatego życzę Wam powodzenia w Waszych wdrożeniach procesu SNUP. Jeżeli potrzebowalibyście wsparcia, takiej osoby jak ja, y, dajcie znać, wejdźcie na pawobirecki.com, tam znajdziecie namiar na mnie, numer telefonu, adres e-mail. Skontaktujcie się ze mną, możecie też skontaktować się ze mną przez profil na Linkedinie i napisać po prostu do mnie wiadomość. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję i w jakiejkolwiek Porze dnia jesteście w tym momencie. Życzę Wam bardzo dobrej reszty dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć.